Prokuratura Rejonowa w Świdnicy prowadzi postępowanie przeciwko Piotrowi W., 39-letniemu mieszkańcowi Zebrzydowa, któremu zarzuca się, że w okresie między 18 a 19 marca 2019 roku w miejscowości Zebrzydów zabił ze szczególnym okrucieństwem psa rasy husky. Zdarzenie wyglądało w ten sposób, że sprawca założył na głowę tego psa torbę foliową, owinął ją szczelnie taśmą izolacyjną, a następnie zrzucił psa z wysokości 3 metrów i pies zdechł w dużych cierpieniach. Sąd rejonowy w Świdnicy na wniosek prokuratora rejonowego w Świdnicy zastosował wobec Piotra W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.